Ile w tym się kryje piękna siły i kreatywności, gdy myślisz o sobie jako o kimś, kto został bardzo obdarowany, a zarazem odczuwasz, kontaktujesz się z tą częścią siebie, która ci mówi, a teraz zaangażuj się, żeby puścić w ruch to, co dostałeś, weź odpowiedzialność za ten dar. Jeśli będziemy żyli w takim rytmie przyjmowania wdzięczności, odpowiedzialności i zaangażowania, to naprawdę nic więcej nie trzeba do spełnionego życia.